Cześć, Natalia. Piotrek jestem. Cześć. Proszę, zapraszam. Przygotowałem tutaj dla nas mały poczęstunek i drinka. Mhm. To co, może za spotkanie i zapoznanie na Wyspie Jasne. Miłości. Mam na imię Piotrek, mam 27 lat. Jestem zdecydowany, konkretny i na pewno zabawny. Na Wyspę Miłości przyjechałem po to, żeby przeżyć najważniejszą przygodę w moim życiu. Wjeżdżam, rozjeżdżam. Czym się zajmujesz? Ja jestem górnikiem. Górnikiem? Jest trochę zaskoczenie na pewno, no. Tak. I mój tato pracował, i mój dziadek, więc to jest, można powiedzieć, tak rodzinnie. Okay. Tak. A ty? Pracuję jako fotomodelka, jako ringer. Aha, wyprowadzam też zawodników, tak? Do walk. Mhm. O, no to teraz jestem w szoku. Masz tak. Bardzo ładne oczy, muszę powiedzieć. Dziękuję bardzo. Jest coś takiego, no. Takie łapiesz tym spojrzeniem, no. Wow. Potrafi coś tam miłego powiedzieć. Nie wiem, czy mi czytasz w myślach teraz, czy coś, ale jest naprawdę takie, no, przenikliwe. Mm-hmm. Mogłabyś gdzieś pracować jako policjantka, czy coś. Tak. Wtedy byś czytała tych wszystkich zbrodniarzy. Natalia to jest mój typ kobiety. Ma bardzo ładne oczy. No i ma ładną buźkę ogólnie. Jest. No to jest to. Mi się wydaje, że to jest to. Może powiesz, co cię pociąga w facetach? Co lubisz najbardziej? Bo to jest jednak bardzo super istotne. Super temat. Bardzo pewnych siebie facetów. Okay. Lubię tatuaże, lubię też brązowe oczy, brązowe włosy. No, z oczami nie wpadłeś. Okej, chociaż tak dużo ludzi mówi, że mam bardzo dziwne spojrzenie. No, masz takie trochę... Nie powiesz, jaki mam kolor, nawet jak teraz spojrzysz. No, masz niebieskie. To nie są niebieskie. Jakie nie? To nie są niebieskie, to są zielone. Zielone? Nawet, tak, zielonawo-szare. Mhm. I to twoje spojrzenie teraz cały czas, no. Jest mocne, naprawdę. U mnie jest taki aspekt w moim życiu, że zawsze z kim się spotykam na poważnie i wiążę jakąś poważniejszą relację, ta osoba wcześniej jest z kimś w związku. Czyli do co, 5 lat. Odbijałeś? Nie tyle, że odbijam, po prostu, wiesz, no, dla mnie to nie jest moja wina, no, a co ja złego zrobiłem? No przecież nie znam tych chłopaków i tak dalej, ja im nic złego nie robię. Tak to wygląda, no, sytuacja wtedy toczy się sama. Dlatego nie martwię się wcale tym, że jest Daniel, bo nie martwi mnie to zbytnio. Ja nie wierzę w takie pary, że po paru dniach już są nie do rozbicia, więc myślę, że coś można ugrać. Bądź gotowa na zmianę, nigdy nie wiadomo, co przyniosą. Witaj w Casa Amor. Hashtag może daje, hashtag może zabiera. Nie masz zadowolonej miny, ale postaram się zmienić i wydaje mi się, że będzie wszystko na dobrej drodze. Za Casa Amor. Zdrowia. Masz zmartwioną minę, nawet bym powiedział. Po prostu wiem, że teraz go nie będę długo widzieć. Ojej, to jest aż takie przywiązanie? Nie wierzę w takie przywiązanie. Ale dopiero, tak wiesz mówisz... co, bo ja tak długo czekałam. Tydzień. Żeby móc normalnie już z nim spać gdzieś tam w łóżku. No to teraz parę dni poczekasz znowu. No właśnie, o to chodzi. I pytanie, czy on też poczeka. No. Ja jestem z tego żywym przykładem, że mimo, że ktoś z kimś jest związany, to da radę jednak ten wagon odczepić często. Ty mnie tutaj nie podjudzaj. Trochę mnie zamurowało po prostu.